Honda Civic 10. generacji to ciepła nowoszynkowa. Zmiany, jakie zaszły w tym samochodzie z zewnątrz, jednym się bardzo podobają, innym niestety nie i krytykują. Zobaczmy przód. Wąskie reflektory, czarny grill z wielkim logo Hondy. Pod spodem wloty powietrza, światła przeciwmgłowe, pod tablicą rejestracyjną dodatkowe wloty powietrza, nisko opadająca maska. To wszystko powoduje, że samochód z przodu jest bardzo dynamiczny z jednej strony i bardzo sportowo wygląda. Sylwetka bardzo sportowa. Pod maską, tak jak powiedziałem, jest litrowy silnik VTEC o mocy 129 koni mechanicznych, oczywiście doładowany silnik, który znakomicie współpracuje z tą sześciobiegową skrzynią manualną. Jeśli popatrzymy na bok samochodu, to przede wszystkim rzuca się w oczy właśnie ten niski, mocno obniżony przód z jednej strony, z drugiej strony te srebrne obramowanie górnej części okien, aż tu dodatkowo dodany taki trójkącik z tą listwą srebrną, która ma być nawiązaniem do tylnych elementów nowego Civica. Najbardziej kontrowersyjną częścią nowego Civica w opinii osób, które widziały ten samochód, jest jego tył. Bo zauważcie, bardzo wyraziste lampy zespolone, które już w tym przypadku nie łączą się z wielkim światłem stop zamontowanym w spoilerze, tak jak było w poprzedniej wersji, bo światło stop mamy pod tym dolnym spoilerem, ale te lampy jeszcze bardziej wyraziste są niż były w poprzednim Civicu. Potężne atrapy wylotu powietrza chłodzącego, tarcze hamulcowe. I to, co najważniejsze, nie ma tego spoilera, tego skrzydła w połowie tylnej szyby, które niektórych mogło wprawiać w szaleństwo, w złość, niezadowolenie, bo to skrzydło, które znajdowało się dokładnie w połowie tylnej szyby, praktycznie uniemożliwiało skuteczne obserwowanie tego, co dzieje się za samochodem. Teraz mamy dwa spoilery. Ten na przedłużeniu dachu, wąskie skrzydełko nad tylną szybą, nad jej górną krawędzią i właśnie ten spoiler tu w dolnej części tylnej szyby, który już tak bardzo nie ogranicza widoczności kierowcy do tyłu. Bagażnik mieści 478 litrów w tej wersji podstawowej. Jest praktycznie płaski, ale nie mamy tu w tym przypadku koła zapasowego, tylko zestaw naprawczy. To, co w nowym Civicu zachwyca najbardziej, moim zdaniem, to wnętrze. Z jednej strony mamy plastiki, ale takiej naprawdę sensownej jakości, wstawki metalowe i skórę. I tylko żałować można, że znów fotele przednie są podgrzewane, ale nie są wentylowane. No ale to może taki mój grymas. Wszystko zostało bardzo dokładnie wykończone, schludne, wszelkie szycia skóry, tak na drzwiach, jak i na desce rozdzielczej, czy na tapicerce, na fotelach, nie budzą żadnych wątpliwości. Wnętrze zasadniczo różni się od tego, jakie znamy z poprzedniej generacji Civica. Tutaj wiele miejsca poświęcono właśnie na wygodę, którą osiągnięto między innymi właśnie dzięki zwiększeniu rozstawienia osi samochodu. To wnętrze jest znacznie obszerniejsze. Kierowca ma przed sobą centralnie potężny obrotomierz. W środku cyfrowy prędkościomierz. Jednak to, co najważniejsze w nowym Civicu, to liczne systemy, które powodują, że to podróżowanie jest naprawdę bardzo bezpieczne. W nowej Hondzie producent zastosował system Honda Sensing. System, który praktycznie kumuluje wszystkie dotychczas znane układy kontroli trakcji, ale także zapobiegania najechaniu na poprzedzający pojazd, zjechania z pasa ruchu, a więc to wszystko, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Honda Sensing to z jednej strony elektronika, ale z drugiej strony karoseria, poduszki powietrzne, sztywne nadwozie, nisko osadzone fotele, to wszystko razem, łącznie właśnie z elektroniką, powoduje, że skutki kolizji czy wypadku
są w zdecydowany sposób minimalizowane. Honda Sensing obejmuje również system ograniczający skutki kolizji. On monitoruje odległość od pojazdu poprzedzającego i pomaga wyhamować Civica, gdy kolizji nie da się uniknąć. System najpierw uruchamia sygnały ostrzegawcze, a w razie potrzeby zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym. Innym systemem jest system ostrzegania przed kolizją. System skanuje drogę przed Hondą Civic, a po wykryciu zagrożenia wysyła ostrzegawcze sygnały wizualne i dźwiękowe, aby kierowca mógł podjąć odpowiednie działania w celu uniknięcia kolizji. Ale tu nie chodzi już tylko o samochód poprzedzający, za którym jedziemy zbyt szybko, ale system kamer monitoruje też samochody, które jadą po sąsiednich pasach. Jeżeli system wykryje, że któryś z tych samochodów może nam zajechać drogę, to automatycznie uprzedzi kierowcę Civica o możliwej kolizji. System ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu wykrywa sytuację, gdy Civic zaczyna opuszczać swój pas ruchu bez włączonego kierunkowskazu, a następnie wysyła ostrzeżenie dźwiękowe, które ma skłonić kierowcę do skorygowania toru jazdy. Jeżeli tak się nie stanie, system wykorzystuje dane zgromadzone przez kamerę zamontowaną za przednią szybą do wykrycia sytuacji, w której Civic zjeżdża z drogi. Następnie system za pomocą elektrycznego wspomagania układu kierowniczego sam naprowadzi Hondę centralnie na pas ruchu, na którym się znajdowała. To bardzo dobre rozwiązanie. No, adaptacyjny tempomat ACC, no to już praktycznie standard w większości przypadków. On dostosowuje prędkość jazdy po tym samym torze do samochodu, który znajduje się przed nami. Jeśli tamten samochód zwalnia, to Civic też odpowiednio dopasuje swoją prędkość automatycznie do tego samochodu znajdującego się przed nami. Ale system czytania znaków drogowych wyświetla te znaki. Jeżeli ustawimy sobie, że ma reagować aktywnie samochód na te znaki, to doprowadzi do tego, że jeżeli jedziemy, załóżmy, szosą i widzimy znak 90, po czym się pojawia 70 na godzinę, to samochód sam do tych 70 zwolni. Gdy pojawi się odwołanie tej 70, to Civic przyspieszy do tych 90 na godzinę. Oczywiście w standardzie znajdziemy też w Civicu system monitorowania martwego pola kierowcy. W lusterkach pojawia się odpowiednio po lewej czy po prawej stronie sygnalizacja żółtą diodą LED, że coś nadjeżdża, czego jeszcze nie widzimy w swoim lusterku wstecznym, bocznym. Ale jest też system, który pozwala uniknąć kolizji podczas wyjeżdżania na wstecznym biegu z miejsca prostopadłego parkingowego, jeśli samochód jest zastawiony innymi pojazdami. System wykrywa z odległości 40 do 50 metrów nawet ruch poprzeczny w stosunku do naszego albo innego pojazdu, albo na przykład kobiety z dzieckiem czy rowerzysty. To pozwala uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. No i kamery, cztery kamery, które są zamontowane w tym samochodzie. Jedna w obudowie lusterka wstecznego, tu na przedniej szybie, druga z tyłu. Dwie pozostałe w obudowach lusterek pod spodem bocznych. One monitorują cały czas, co się dzieje i podczas na przykład parkowania mamy obraz jakby z lotu ptaka również. Widzimy, co dzieje się w najbliższym sąsiedztwie naszego samochodu. W 2017 roku w wersji 5-drzwiowej mocno zmieniony, chociaż sylwetka generalnie pozostała bardzo podobna. Samochód jest dłuższy, niższy. Miejsce kierowcy pasażera tak zostało obniżone. Na nowej płycie podłogowej udało się wygospodarować więcej mi przestrzeni pasażerskiej, ale jednocześnie udało się też obniżyć środek ciężkości całego samochodu. Jednak to, co najważniejsze w nowym Civicu, to silnik, bo w tym momencie mamy do dyspozycji jedynie dwie jednostki napędowe. VTEC, a więc doładowane jednostki benzynowe o pojemności 1,5 litra mocy 169 koni mechanicznych oraz, uwaga, jednostkę jednolitrową, trzycylindrową, również doładowaną, o mocy aż 129 koni mechanicznych, a więc samochód naprawdę wyjątkowy. Ten sportowy charakter nowego Civica widać przede wszystkim na zewnątrz.
ale w środku również tych elementów nie brakuje. Środek jest bardzo uporządkowany, powiedzmy to otwarcie, że tutaj nic nie zostało zrobione ponad to, co jest niezbędne dla kierowcy i pasażerów. Bagażnik ma pojemność 478 litrów, a więc całkiem sporą jak na ten segment C samochodu, który jednak cały czas ma aspiracje pseudosportowe, bo trudno mówić o aucie sportowym w sytuacji, jeśli mamy do napędu silnik o pojemności 1 litra. Nawet doładowany, nawet generujący 129 koni mechanicznych. Ale otwarcie Wam powiem, że ostatnio miałem możliwość jeżdżenia kilkoma autami właśnie z silnikami litrowymi, albo doładowanymi, albo wolnossącymi, w każdym razie benzynowymi. I ten silnik w Hondzie zdecydowanie zachowuje się najlepiej. Trzeba przyznać, że rzeczywiście ten moment obrotowy działa tutaj świetnie. I jadąc Civiciem, trudno naprawdę odnieść wrażenie, że napędza go tak mała jednostka benzynowa, doładowana. Samochód zachowuje się świetnie na drodze. Układ kierowniczy działa genialnie, bo samochód jest wyjątkowo czuły, bardzo posłuszny kierowcy. Tutaj nie ma żadnej przypadkowości, po prostu wszystko działa tak, jak należy. Konstruktorzy wiele uwagi poświęcili wyciszeniu wnętrza. Teraz jedziemy z prędkością 104 km na godzinę i to troszeczkę słychać, ale przednia szyba ma grubość prawie 0,5 cm. Naprawdę. Kilka warstw i szkła i specjalnych tworzyw powoduje, że tego szumu powietrza przynajmniej od tej przedniej szyby praktycznie nie słychać. Drzwi zostały wewnątrz wytłumione również specjalnymi tworzywami, które mają zminimalizować hałasy dobiegające z zewnątrz. Pozycja za kierownicą jest niebywale wygodna. Naprawdę wsiada się do tego auta i człowiek od razu czuje, że tutaj wszystko pasuje. Tu nie ma żadnej przypadkowości. Civic mierzy 4,15 m długości. Jest o 13 cm z kawałkiem dłuższy od poprzedniej wersji, zaś rozstaw osi wynosi 2678 mm, czyli jak dla segmentu C, bo tu mamy do czynienia ewidentnie z segmentem C, ten rozstaw jest bardzo duży. Ale ten rozstaw udało się uzyskać między innymi dzięki zmianie miejsca położenia zbiornika paliwa i przez to po prostu zwiększyła się objętość kabiny pasażerskiej. Z ciekawostek warto podać, że samochód jest lżejszy od poprzednika o kilkadziesiąt kilogramów, ale jego nadwozie jest sztywniejsze o ponad 50%. Jak to uzyskano? Oczywiście dzięki zastosowaniu wysokoodpornych stali do konstrukcji karoserii z jednej strony, ale z drugiej strony dzięki zwiększeniu liczby zgrzewów poszczególnych elementów karoserii. Civic z litrowym silnikiem VTEC jest oferowany albo z 6-stopniowym manualem, który pięknie chodzi, albo z przekładnią bezstopniową. W podstawowej wersji z tym silnikiem litrowym i skrzynią manualną nowy Civic kosztuje 69 900 zł.